Cześć, Mustafa Mbajen, nowy środkowy Jastrzębskiego Węgla. Do zobaczenia na meczach. Nadarzyła się taka okazja, żeby pojawić się tutaj w Jastrzębskim Węglu. Wiadomo, że gdzieś tutaj były problemy przez kontuzję gdzieś kluczowych zawodników. I pojawiła się taka okazja, a są pewne szanse, których się, które trzeba wykorzystać i pewne oferty, którym się nie odmawia. I jednym z takich klubów jest właśnie Jastrzębski Węgiel. Wiadomo, że jak się zaczyna siatkówkę, to zawsze myślało się o takich zespołach jak Jastrzębski, jak Resowia czy Skra. No i nadarzyła się, żeby pojawić się tutaj w Jastrzębiu, więc nie mogłem z tego nie skorzystać. Kluby się dogadały. Mój poprzedni klub, Kuprum Lubin, któremu bardzo dziękuję, że gdzieś tam pozwolił mi spróbować swojej szansy tutaj w Jastrzębskim Węglu. No i taki transfer, że tak powiem, niecodzienny, dlatego że no w połowie sezonu. Wiadomo, że ja pierwszy raz zmieniam klub gdzieś tam w połowie sezonu, więc mam nadzieję, że drużyna dobrze mnie przyjmie i będę w stanie się zaadaptować i pomóc i wynieść jak najwięcej. Wydaje mi się, że nie ma co sobie stawiać celi dalekosiężnych. Najlepiej po prostu podchodzić do tego, żeby z dnia na dzień być lepszą wersją siebie i mam nadzieję, że to będzie mi się udawało. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Jest to przygoda, jest niesamowita przygoda i bardzo się z tego cieszę. Jestem bardzo podekscytowany, zaraz jestem przed pierwszym treningiem, więc nie mogę się doczekać. No nie musimy się bawić o limit obcokrajowców na boisku, dlatego że jestem Polakiem od urodzenia. Moja mama jest Polką, mój ojciec jest Senegalczykiem i tak się, ja się urodziłem w Gdańsku i wychowałem tam, więc polski paszport posiadam, obywatelstwo i jak będzie trzeba, to Mazurka Dąbrowskiego też zaśpiewam, więc spokojnie. Ja staram się być lepszą wersją siebie każdego dnia i to mi przyświeca. I wydaje mi się, że takim systemem małych kroczków można dochodzić do wielkich rzeczy. Ja czuję, że z sezonu na sezon gdzieś podnoszę swoje umiejętności i progresuję. I to się sprawdzało, dlatego nie myślę, nie wybiegam myślami tak daleko. Wiadomo, są gdzieś w głębi jakieś marzenia, ale żeby do nich dojść, trzeba robić krok po kroczku.